O, ciekawą historię. Dawaj. Słuchaj, tam gdzie teraz mieszkam. A jak się nazywa ta miejscowość? Kinice. Mała wioska. No pewnie Kinice, nie byłeś nigdy? Jak to się mówi? Kinice. Kinice. Przejeżdżał, no. Ale jak idę spać, to cały czas echo idzie. Ale czemu? Wiesz czemu? Nie wiesz. Czekaj, echo idzie, Kinice... I echo idzie, bo cały czas jadę. Ale wiesz czemu echo? No. Bo mieszkam na torze, naprawdę. Tam, gdzie się wybudowałem, jak miałem 7-8 lat, to tato mi zrobił tor żużlowy. I non stop tam, wiesz, non stop było jeżdżone. Miałeś od rana do wieczora. Takie dzieciństwo? Poczekaj, ale chcesz powiedzieć, ile miałeś lat, jak ktoś powiedział, zaraz, zaraz, ten dzieciak ma talent. Ile miałeś lat? No nieskromnie tak mówiąc, gdzieś tam faktycznie jak zacząłem na mini żużlu i potem już mając 13 lat wkraczałem w duży żużel, jeździłem już na klasycznym motorze, gdzieś tam to mówili, ale ja strasznie tego nie chciałam słyszeć. Bo? Peszyło mnie to tak i wiem, że lepiej mniej mówić, więcej robić. I zawsze z takiej zasady wychodziliśmy i faktycznie taką drogą się kierowałem przez całe życie, że lepiej powiedzieć za mało niż za dużo, a udowodnić to sportowo. No dobrze, ale miałeś lat ile? Bo ty miałeś 13, jak... 13, jak ktoś powiedział, tak, tak, popatrzcie no na niego. Ale bo muszę do tego nawiązać, Bartosz, mam nadzieję, że to cię nie peszy, bo ty masz ciekawy głos. Wiesz. Brawo! Ale słuchaj. Ale nie, bo to jest ciekawe. Ale... To masz go po tacie, po mamie, po siostrze, po babci. Wszyscy mamy taki. No co ty? No. To jak wy siedzicie, to wygląda jakby muminki siedziały. No. To dzisiaj jemy, a to dzisiaj 16. No to nic. Do chóru razem. Nie, ale poczekaj, ale to jest... Bo ty to trochę tak jakbyś na tym motorze uciekł przed mutacją. No, bo cały czas uciekam. To jest wyścig, wiesz, cały czas wyścig. Ale czy to jest atut, czy nie? No bo wiesz, Polacy, tak jak z Mateuszem ustaliliśmy... Wiesz, to jest jak z innymi rzeczami. Jaki mam, taki używam. A co, potrafisz powiedzieć, cześć maleńka, przejedziesz się ze mną? Potrafisz tak? Nie, musiałbym się skoncentrować, nie.